Witajcie. Dzisiaj robimy bardzo eksperymentalny barszcz. Popatrzcie tylko. Cudo, nie? Tylko wbrew pozorom nie jest to, co myślicie. Czyli nie jest to barszcz biały na zakwaszonej mące, ale jest to tak jak barszcz czerwony, ale zrobiony z białych kiszonych buraków. Także będzie niespodzianka. Powinien smakować jak zwykły barszcz czerwony, ale jak widać nie wygląda jak barszcz czerwony. Tutaj mamy kolejną partię buraków. Kiszą się jakieś 3 tygodnie. Także połowę zrobiliśmy teraz. Tam postoi jeszcze kolejne 2 tygodnie. I zobaczymy, co wtedy wyjdzie. Zresztą zobaczmy, jak to smakuje. No i smakuje jak barszcz czerwony. Dziwne uczucie. Jak coś nie wygląda tak, jakbyście oczekiwali. A smakuje całkiem inaczej. Rewelacja. Chcesz barszczyku, Jusia? Tak? To już zaraz nakładamy. Proszę bardzo. Thank you. No i teraz chwila prawdy. Więc jak widzicie, barszcz się sprawdził. Gorąco polecam wypróbować. Tylko musicie gdzieś dostać białe buraki. Oczywiście, jak już wcześniej zapewne widzieliście na jednym z filmów, na pewno dostaniecie je u nas na Biskupinie. U pana Krzysia gorąco polecam. Troszkę droższe, no dużo droższe, 2 razy tyle, co zwykłe buraki. Zatem 6,50 za kilo, ale naprawdę warto. Także na dzisiaj to wszystko. Subskrybujcie, lajkujcie, udostępniajcie i widzimy się ponownie wkrótce.